Pan dopiął taki, właściwie nie chciałbym zadawać pytania, tylko podzielić się również taką refleksją na ten temat, który pan właśnie poruszył. A mianowicie, na rewolucyjne rozwiązanie kredytu społecznego nie podlega możliwości żadnych. Ale to, wydaje mi się, jest sytuacja taka, ponieważ gdybyśmy sięgnęli do źródeł przyczyn, które pan wspomniał właśnie, między innymi tych kryzysów finansowych, które zarzucają pieniądze i ich wyprodukowywanie, to właściwie sięgamy do tego samego źródła w tym kontekście, co mówił tu kolega, a mianowicie Osato i tak dalej, i tak dalej. Bo przecież cała ta rewolucja, która by wprowadzała ten system kredytu społecznego, wiąże się z rozwiązaniem naszej, inaczej, ze zmianą mentalności człowieka. Bo przecież tu jest cała sprawa. Jeśli my nie zrewolucjonizujemy, czy inaczej, nie w naszej świadomości nie rozwinie się potrzeba takiego działania, nic się nie zrobi. I w dalszym ciągu będą prywatne osoby, wymienił z nazwiska, rzeczywiście z tego, co ja czytałem, to też jest ich tam kilkunastu, bo to są rodziny związane tam i tak dalej, które niby się między sobą kłócą, ale w momencie, kiedy trzeba, to się już nie kłócą, tylko robią swoje. I rzeczywiście ten dodatkowy pieniądz, który myślany jest w ich prywatnych kieszeniach, idzie na realizację ich planu globalnego opanowania, znaczy inaczej, opanowania władzy globalnej. I to tkwi w ich mentalności. Jeśli my, ta rzeczywiście cała, to całe działanie w tym kierunku, żeby osiąść władzę nad światem, to jest nie już 2000 lat, prawda? No, więc od pierwszego Sanhedrynów, asasynów, którzy tak czy inaczej tam sobie zaczęli dzielić i załatwiać sprawy, mamy konsekwencje do dzisiaj. I oczywiście w naszej mentalności, może nie mentalności, ale przekonać się w poglądzie religii katolickiej, dałoby się to zrealizować. Ale świat nie jest cały katolicki czy chrześcijański, prawda? I teraz, gdyby te... A co tu jeszcze dużo mówić? Przecież jesteśmy grzeszni. A jeszcze na dodatek, biorąc pod uwagę, że chęć panowania nad drugim człowiekiem jest w mentalności niektórych grup społeczeństwa światowego, nie będę wymieniał, chyba wiem, o co chodzi. No więc w tej sytuacji, ponieważ kontrola jest nad wszystkimi wszędzie, pieniądze, które w tej chwili tak się imputuje świadomość ludzką, jest taka, a nie inna, że sukcesem jest tylko i wyłącznie pieniądz, czy tam wyeliminowanie, obojętnie w jaki sposób, czy przeciwnika, czy konkurenta, i koniec. I to jest mentalność, która, nie mentalność, tylko to jest po prostu wzorzec, który powszechnie się czerpie. To jest pierwsze. No i teraz na tle tym rodzi się taka refleksja, pani tu zadała pytanie, co z tą polskością. No więc w tej całej sytuacji, co my teraz mamy, jeżeli nie będzie, nie zdobędziemy się, mówię nie tylko w Polsce, ale jako chrześcijanie czy katolicy, nie zdobędziemy się na to, żeby tę świadomość propagować, mało stosować, oprócz tej świadomości wszystkie te, stosować w realiach to, co posiadamy i co mogliśmy zastosować, to niestety my nie będziemy mieć istnieć. I to jest najbardziej przykra moja refleksja z dzisiejszego spotkania. Ale oby tak nie było. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Ja właśnie dziękuję panu za ten głos, bo pan tu poruszył tą sprawę właśnie zmiany cywilizacyjnej, bo żyjemy w tej cywilizacji śmierci, a kredyt społeczny jest propagowaniem cywilizacji miłości, czyli tego, o czym mówił Jan Paweł II, jest to właściwie, można powiedzieć, zastosowanie chrześcijaństwa w praktyce. I faktycznie, jeżeli nie można budować tego systemu bez fundamentu, czyli bez wiary, bo właściwie człowiek składa się z dwóch części, jakby z ciała i duszy, i kredyt społeczny umożliwia między innymi to, żebyśmy mogli się zbawić, żebyśmy mogli przejść w jakiś godny sposób przez życie na ziemi. I nam o to chodzi tutaj. Natomiast są jeszcze inne
siły, o których my też trochę wiemy, jest coś takiego jak oczyszczenie, które ma nastąpić, jest coś takiego jak czas po oczyszczeniu, to my też wiemy. Jest cały opis takiej cywilizacji, która, jak ma wyglądać świat po oczyszczeniu, w książce, która tutaj zresztą jest, Za Niołem do Nowego Świata, napisanej przez księdza Skwarczyńskiego, gdzie on opisuje już, jak wygląda świat po oczyszczeniu. Oczywiście zostaje mało ludzi na świecie, ale w tym świecie już pieniądz nie jest żadnym bogiem. Nawet w ogóle przestaje mieć jakiekolwiek znaczenie. I cały ten świat jest światem już opartym na wierze katolickiej. I wszyscy ludzie żyją po to, żeby godnie przeżyć to życie na ziemi, oparte na wartościach naszej religii i potem, żeby przejść do życia w niebie. No, także my musimy też troszeczkę zmienić perspektywę, bo to, co się dzieje na ziemi, no to jest sprawa doczesna i krótkotrwała, dlatego że krótko żyjemy tutaj, a cała wieczność jest przed nami. No właśnie, czas ucieka, wieczność czeka i nam chodzi o to, żeby tutaj zdając sobie sprawę z tego wszystkiego, jak ten świat jest dzisiaj zły, żeby go można było w jakiś sposób zmieniać, i to jest nasze zadanie. No, czy nawet przekazanie takiej informacji, że jest taka możliwość, że są jakieś rozwiązania, bo dużo ludzi się nie interesuje i nawet część ludzi nie chcę się tym interesować, bo żyją na co dzień, no, trudno im żyć, nie ma się co dziwić. Ale no, przykład Madagaskaru, o którym mówiłem, gdzie ci ludzie żyjący w skrajnej biedzie, kiedy otrzymali to narzędzie lokalnego banku i zaczęli rozwijać tam właściwie i produkcję żywności, bo tam no, było niesamowite ubóstwo, zaczęli budować szkoły, a nie mieli w ogóle pieniędzy, nie posługiwali się pieniądzem. Posługują się dzisiaj tymi kartami i cyframi. Nie wiedzieli, że taka jest możliwość. No, to się stało i tam to funkcjonuje, więc no, są pewnego rodzaju rozwiązania, takie no, po prostu, że tak powiem, proste, bardzo proste, takie, które może nie mają żadnego znaczenia jakiegoś większego dla tych wielkich sił, które rządzą tym światem, no ale one istnieją, można próbować coś zrobić, można próbować je jakoś zastosować.